Henryk Dobrzański, pseudonim Hubal, major kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony orderem Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych, poległ dnia 30 kwietnia 1940 roku w lesie w pobliżu Anielina. Trafiony wielokrotnie Hubal zginął, jego żołnierze rozproszyli się, a ciało zostało przejęte przez Niemców. Do dnia dzisiejszego nie wiemy, gdzie spoczywa jego ciało.